W tym filmie zostanie przedstawione działanie i możliwości części Weber, jednej z trzech marek grupy Sangobę umieszczonej w nakładce. Nakładce współpracującej z programem do projektowania Autodesk Revit. Jest to odpowiedź marki Weber na coraz większą popularność BIM w branży budowlanej i związane z tym oczekiwania projektantów w stosunku do producentów materiałów budowlanych. Nakładka znajduje się na zakładce dodatki w menu głównym Revita. W tym miejscu wystarczy, że kliknę lewym przyciskiem myszy po to, żeby otworzyć okno dialogowe. Mam na ekranie otwarty model niewielkiej hali i chciałbym w stropie nad parterem wprowadzić jastrych cementowy do jednej z warstw. Jak mogę to zrobić? Pierwszy krok to uruchomienie nakładki. Przechodzę na zakładkę Dodatki w menu głównym Revita, a następnie klikam lewym przyciskiem myszy w ikonę Weber. Na zakładce Produkty w menu głównym nakładki namierzam odpowiednią podkategorię. Systemy podłogowe, a następnie jastrychy cementowe, ponieważ chcę przypisać jastrych do warstwy wyrównującej. Z listy produktów, która została odfiltrowana po prawej stronie, wybieram pierwszą pozycję na liście. I tutaj bardzo ważna rzecz, żeby zwrócić uwagę na wytyczne wykonawcze, które zostały wprowadzone do nakładki. Mamy tutaj informację dotyczącą grubości układania. Warstwa jastrychu powinna być między 10 a 100 mm. Dodatkowe informacje na temat grubości układania. Znajdziemy również pod listą produktów w dolnej części okna dialogowego. Jeżeli chcemy się upewnić, czy te wiadomości są kompletne, albo potrzebujemy zdobyć dodatkowe informacje, możemy oczywiście przejść na stronę www danego produktu. Wystarczy, że klikniemy przycisk w dolnej części okna dialogowego i automatycznie program otworzy odpowiednią stronę. Wracając do Revita, zaznaczam odpowiedni produkt na liście i klikam wstaw. W tym momencie program tworzy nowy materiał, który będzie za chwilę mógł być przypisany do konkretnej warstwy w wybranej przegrodzie. Dostaliśmy informację, że wszystko powiodło się zgodnie z planem. Żeby przypisać ten materiał do odpowiedniej warstwy, zaznaczam najpierw strop, w którym chcę wprowadzić modyfikację. A następnie w oknie właściwości po lewej stronie klikam edytuj typ. Dla parametru konstrukcja klikam edytuj. W tym miejscu mam dostęp do poszczególnych warstw. I dla drugiej warstwy w drugim wierszu widzimy, że jest to warstwa z priorytetem 2, czyli druga w skali ważności. Nie mamy przypisanego żadnego materiału w kolumnie materiał. Jest informacja Według kategorii. Klikam więc lewym przyciskiem myszy w tym miejscu, pojawi się szary prostokąt z trzema kropkami i on nas przekieruje do edytora materiałów. Ponieważ materiał, który został dodany przez nakładkę Weber, będzie się zaczynał od litery W, mogę spokojnie zjechać na liście na sam dół, od razu widać, że pojawia się materiał Weber Flort. 1000. Sprawdźmy, czy parametry producenckie również zostały do niego przypisane. W lewym dolnym rogu okna dialogowego edytora materiałów mam parametry użytkownika i po kliknięciu w ikonkę wyświetlają się najważniejsze informacje opisujące ten produkt. Zatwierdzam przyciskiem OK i jeszcze raz po to, żeby wprowadzić wszystkie zmiany do tej zaznaczonej przegrody. No i od razu widać, że warstwa, która wcześniej była szara, która nie miała przypisanego konkretnego materiału, w tym momencie została uzupełniona o wybrany produkt z oferty Weber. Oprócz pojedynczych produktów aplikacja daje możliwość wstawiania do modelu jednego ze sprawdzonych wielowarstwowych rozwiązań, oczywiście z zastosowaniem produktów Weber. Żeby to zrobić i pokazać jak to narzędzie działa, Musimy obrócić model i zaznaczmy zewnętrzną ścianę, w której zostały umieszczone okna, a następnie przechodząc na zakładkę Dodatki, wybieram nakładkę Weber. W menu głównym nakładki przechodzę na zakładkę Rozwiązania, a następnie po lewej stronie na liście kategorii wybieram Systemy Ociepleń. Spośród tych wszystkich predefiniowanych wielowarstwowych systemów muszę wybrać taki, który chciałbym wstawić do modelu, zastępując tą zaznaczoną ścianę. Wybierzmy nastyropianie Weber Term Decor. Może być ten pierwszy na liście, klikam przycisk wstaw po to, żeby wprowadzić odpowiednią zmianę do modelu. W momencie, kiedy program to wykona, pojawi się komunikat, że w projekcie został utworzony nowy typ ściany i zaznaczony element został zamieniony właśnie na ten nowy typ. Klikam Zamknij i zobaczmy na rzucie teren, czy rzeczywiście nowe warstwy w ścianie zewnętrznej się pojawiły. Widzimy beton komórkowy i warstwę ocieplenia. Zupełnie inna struktura niż w przypadku pozostałych trzech ścian. Kolejną modyfikacją, jaką chciałbym wykonać, będzie dodanie warstwy wykończeniowej do podestów znajdujących się na zewnątrz budynku. Dodamy tutaj warstwę antypoślizgową zabezpieczającą beton, z którego te podesty zostały wykonane. I żeby to zrobić, potrzebuję systemu hydroizolacyjnego, który należy do grupy rozwiązań płynnych membran, oczywiście znajdujących się w ofercie Marki Weber. Zanim jednak przejdę do nakładki Weber, musimy skopiować element, który następnie będziemy zamieniać na nowy produkt. Proponuję zamodelować warstwy wykończeniowe jako osobny element z zupełnie inną grubością. Dzięki temu bardzo precyzyjnie odwzorujemy kształt modyfikowanego stropu. Zaznaczam element, który chcę skopiować. Następnie na klawiaturze wciskam CTRL-C, czyli kopiuj do schowka i na wstążce narzędziowej aktywuję ikonę wklej. Rozwijam dostępne opcje i wybieram wyrównane względem tego samego miejsca. W tym momencie program będzie mnie informował, że dwa identyczne obiekty znajdują się w tym samym miejscu i się nakładają, dlatego wyświetlony jest komunikat ostrzegawczy, a te elementy są zaznaczone na pomarańczowo. Natomiast my od razu wprowadzimy wartość odsunięcia do góry o 10 cm, po to, żeby podnieść ten nowy strop do góry, tak żeby pozbyć się tej kolizji. Mając go zaznaczonego przechodzę do nakładki Weber po lewej, na zakładce rozwiązania wybieram systemy płynnych membran, a następnie klikam w wybrany system z listy. W moim przypadku będzie to Weber Dry Balcon Deco. Klikam wstaw w prawym dolnym rogu okna dialogowego. Program zamienia stary typ na nowy i teraz... Przejdźmy do przekroju po to, żeby obniżyć odpowiednio warstwę płynnej membrany, warstwę wykończenia, tak żeby ona leżała bezpośrednio na tym betonowym stropie. Mam tą warstwę zaznaczoną, więc wybieram ze wstążki narzędzie przesuń, punkt początkowy przesuwu znajdujący się na spodzie płynnej membrany i punkt końcowy na górnej powierzchni naszego balkonu. Zobaczmy w widoku 3D, czy rzeczywiście to udało się uzyskać i widzimy, że mamy strop żelbetowy i na nim leży membrana o grubości 1 mm zgodnie z zaleceniami producenta. Bardzo przydatną funkcjonalnością, która została zastosowana w nakładce Weber, jest tak zwany kolornik. Kolornik odnosi się do kilku kategorii produktów, a mianowicie do farb i do tynków. Jak to działa? Otwieramy nakładkę Weber, a następnie przechodzimy na zakładkę produkty. Na tej zakładce rozwijamy listę dla podkategorii systemy ociepleń. Znajdujemy na liście farby. Farby mają po lewej stronie plus, to znaczy, że pod spodem znajduje się kilka rodzajów farb. I każdy z nich posiada jeszcze w swoim zbiorze dziesiątki albo setki różnych wariantów. Przeważnie będą to warianty kolorystyczne. Każdy z kolorów ma odpowiednią nazwę składającą się z nazwy produktu oraz z oznaczenia kolorystycznego Weber. Niekoniecznie jako użytkownik muszę te nazwy znać i potrafić je rozróżniać. Z tego względu zostało dodane narzędzie, które nazywamy kolornikiem, pozwalające na wybór w sposób graficzny odpowiedniego koloru i zastosowania go w modelu. Wybierzmy podkategorię Weber FZ381 i po prawej stronie pod wizualizacją produktu mamy do dyspozycji ikonę kolornika. Klikając lewym przyciskiem myszy Pojawia się paleta kolorystyczna, na której mogę wybrać odpowiedni kolor, który chcę zastosować w modelu. Niech to będzie jeden z tych niebieskich kolorów i od razu widać, że lista produktów została odfiltrowana. W tym momencie. Wybieram tę farbę na liście, jest to wariant kolorystyczny farby Weber FZ381 o nazwie LA02-AS1 i klikam przycisk Wstaw. W tym momencie ten materiał jest dodany do projektu i mogę go przypisać do odpowiedniej warstwy lub nałożyć za pomocą narzędzia POMALUJ. Przetestujmy tą pierwszą metodę. Zaznaczam ścianę zewnętrzną, następnie klikam Edytuj typ po to, żeby dostać się do miejsca, gdzie mam zdefiniowane poszczególne warstwy, no i widzę, że najbardziej zewnętrzna warstwa to jest warstwa farby, w tym przypadku jest to produkt Weber FZ391. Klikam ikonę prostokąta z trzema kropeczkami po to, żeby wejść do edytora materiałów. Szukam na liście nowej farby FZ381 i widzimy, że jest tutaj przypisany niebieski kolor, który wybrałem wcześniej w kolorniku. Zatwierdzam przyciskiem OK i w tym momencie wszystkie ściany, które są dokładnie tego samego typu, który przed chwilą modyfikowałem, stają się niebieskie. Bardzo ważne jest to, że dzięki przypisaniu farby do warstwy mogę później tą farbę uwzględnić w zestawieniach materiałowych. Farby nałożone za pomocą narzędzia POMALUJ nie będą uwzględnione w zestawieniach generowanych przez nakładkę. Natomiast oczywiście można je wykorzystać w zestawieniach rewitowych. Zobaczmy, jak działa ta druga metoda czyli malowanie za pomocą narzędzia Pomaluj. Przechodzę na zakładkę Zmień w menu głównym Revita, a następnie mniej więcej w środku wstążki narzędziowej wybieram narzędzie Pomaluj. Na liście dostępnych materiałów wybieram tą farbę, którą przed chwilą wczytałem do projektu, czyli Weber FZ381, a następnie klikam kursorem na powierzchnie, które mają być tym kolorem pomalowane i natychmiast widać, że cała ściana będzie pomalowana na niebiesko, ponieważ taki kolor wybrałem do wczytania do naszego projektu.